Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do The Last of Us u mnie na kanale. Ja jeszcze robię szybki rozgląd, czy niczego nie opuściłem. I tak, lecimy dalej, przed nami scena akcji. O i dobra, nim wkroczę w skrypt, jest jedna rzecz, o której wspomnę. Tuż koło tej akcji, o której wam mówiłem wcześniej, tej gdzie jakby skradaliśmy się z Henrym w nocy i byłaby ściana bandytów, którzy mieli reflektor na niej. To miejsce sprawiło mi dużo problemów, kiedy grałem po raz pierwszy i ten moment tutaj uważałem za najbardziej skurwysyński moment w całej grze. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Zobaczymy. Świecie się! Jebany snajper! Kurwa! Widzieliście skąd? Tak, widziałem. No dobra. Zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić jego uwagę. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Okay. Hej. Ostrożnie. I teraz tak, ten snajper może was rozjebać w każdym nielogicznym nawet miejscu. Jest piksel prześwitu. Ten snajper użyje tego piksela prześwitu i postrzeli was. To jest fakt. Ogólnie warto też co chwilę nasłuchiwać, ponieważ będą wysyłać swoich ludzi, by nas dojebali. Tak więc no, trzeba mieć oczy dookoła głowy. I generalnie to jest kolejna rzecz, która troszeczkę posysa, ponieważ tutaj jakby jest, nie wiem, 5 domów do spenetrowania. O, i teraz, o ile mnie pamięć nie myli, w momencie jak dojdziemy do snajpera, to odpali się skrypt i sayonara, koniec sekcji. Nie wrócimy już tutaj. A tutaj leży kupa lutu dosłownie. Kupa lutu. A ja mam teraz to w dupie i po prostu idę do przodu, ponieważ... O, i się zespawnili. I się kurwa zespawnili. O kurwa, panie. O kurwa, jeszcze żyjesz? Chłopie, o kurde, teraz ja zaczynam umierać powoli. A, to snajper mnie postrzelił. What the... O, no tak. Point blank, bitch. Dobra. Joel, przerzuć naboje, proszę cię, dziękuję ci, ładnie, bardzo ładnie. Tak, wielu z was wspominało, bardzo dziwnym jest, że Joel nie może podnosić broni po pokonanych. To jest dziwne, to jest się. I gra niezbyt się kiedykolwiek odnosi do tego, czemu nie może w sumie? O, nice. Tak, w temacie niemożności podnoszenia broni po pokonanych, nie? Lepiej mieć dwa pociski, niż nie mieć niczego, prawda? Jezu, przeżył to? Jebany. Okej, tego już nie. Jak mówię, jestem prawie pewien, że w tej grze nie walczy się z psami, tak więc to szczekanie w tle nie robi dla mnie nic. Nie robi na mnie żadnego wrażenia. Czy pod tym kątem facet jeszcze mnie trafi? Oho. Gdzie
Gdzie są schody na piętro? Dawać itemy, no ja. Gdzie są schody na górę do jasnej cholery? Dobra, nie, trzeba ich troszeczkę tutaj przerzedzić definitywnie. Jestem otoczony. Stealth kill! Woo! O, szlak by cię, chuj! O kurwa. Skończyłam się, bo tobie się kurwa skończyła. Hu, 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 hu. Klej, klej, klej. Dobra. Worth it. Joel, chcesz kogoś zabić tym magazynkiem? Myślę, jakby każda broń to, nie wiem, każda broń się liczy w tych nieprzyjemnych warunkach, ale bez przesady, nie? O, nice. O, to, że muszę kurwa klęknąć, żeby nasłuchiwać, to jest takie kurwa głupie. Myślałem, że to będzie tutaj, ale się pomyliłem najwidoczniej. O, snajper się zwinął najwidoczniej. Nie, jest tutaj. Mój tryb nasłuchiwania go nie widział, tak by the way, tylko o tym wspomnę. Dobrze. Double tap, nice. Okej, okay, i fajnie. O mój Boże, zapomniałem o tym. A skuźwa, wesołe chronienie moich patałachów z bandytami. Dobra. Ach, magiczna broń ze skończoną amunicją. Moja ulubiona. Czemu szlak by to? To dobry strzał. O, przeżył. Macie anioła stróża. Ruszajcie się. Kuźwa, Eli pełznie po podłodze, co się dzieje? Okej, okay, to tutaj sfailowałem. To tutaj trafiłem. Nie biorę tego na siebie. Headshot! Pod pachą, poważnie pod pachą. Dobra, okej, okay, zaczynam panikować. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Drakej, chill the fuck out. Chill the fuck out. Skrypty są po twojej stronie. Oni mogą mieć przewagę liczebną, a ja mam przewagę bycia protagonistą. Kurwa, oni mają ciężarówkę. Moje bycie protagonistą przestało mieć znaczenie. By the way, tak, to ta sama ciężarówka. To ta sama kurwa ciężarówka. Ja w to nie wierzę. O, patrzcie, by the way, tak, ta ekipa szabrowników tutaj i ekipa z miasta to te same ekipy, kto by podejrzewał, jaki ten świat mały, prawda? Ciekawe, jak przejechali przez ten most, który był zawalony, tak dodam tylko. Kurwa. Temu gościowi było życie niemiłe, stał na środku drogi jak patałach, w którym jestem, a tak by the way. Kurwa mać, tyle bliskich shotów. Okej, okay, ten gościu się wyjebał, to chyba zawał. Pociski w tej grze latają szybciej niż mi się wydaje. Jakkolwiek głupio ten
zabrzmi. Headshot. Czy wy się ruszycie spod tego samochodu? W sensie mieliście sporo okazji do ucieczki wcześniej. Jedziecie niezniszczalnym czołgiem niezniszczalności z nieskończoną amunicją. Jesteście, macie pancerz, kurwa, grubszy niż wszystko, co pozostało prawdopodobnie na świecie w tym momencie. Jesteście nietykalni zarówno przed waszymi wrogami, ludźmi, jak i przed waszymi wrogami zarażonymi. Gościu otwiera swój pancerz niezniszczalności, żeby rzucić was koktajlem Mołotowa, mimo tego, że ma armatę śmierci i zniszczenia. Come on! Okej. Okay. Rany! Ale to była jazda! Najwidoczniej luneta tej snajperki wszystko również podgłośnia sam? Dialogi. Nic mi nie jest! Dzięki, Joel. No spoko, chill. Dobra, to teraz za to, że mi zostawiłeś. Pum. Okej. Okay. Udało się. Na co czekacie? Na co? Musimy uciekać. No tak, musicie. Porząsiu. Sam! Henry! Sam, w porządku? Zarobiliśmy tak, tyle zamieszania, że no nie stójcie tam. Nic mi nie jest, mówiłem. Ludzie, którzy, by the way, tak, ta ekipa tutaj jakby, zarówno Henry, jak i Joel przeżyli, kurwa, 20 lat tej apokalipsy. I najwidoczniej to nie tak, że siedzieli na dupie przez cały czas, a potem Henry, który jest, kuźwa, gościem, jest ocalałym, jest gościem, który przeżył to wszystko od najmłodszych lat. Po wybuchach, rozpierdusze i strzałach stoi na środku ulicy i daje się zaskoczyć zarażonym. Come on, gro, get your shit together. Dawaj! Spadamy! Szybciej, szybciej, szybciej. O, szlak się. Chyba nie wystrzelam ich wszystkich. Nie. W sensie, no okej, okay, to kolejne trzy, tak, no. To chyba wszystko niestety. Nie zabierzesz tej snajperki, Joel? Nie? A może chociaż parę paczek z ammo? Nie? Okej. Okay. Jestem. Chcesz oberwał? Nie. Wszyscy cali. Nic nie jest. Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. No, tak jak mówiłem, dochodzimy tutaj, włącza się skrypt i tych pięciu otwartych domów, nie przeszukamy ich już. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze, nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły, opisz go. Wiecie co, chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych, nie? Nie, Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko. Teraz ja tylko przerwę i powiem wam, zwróćcie uwagę. To pierwszy raz, kiedy Henry i Joel spędzają miło czas razem. Ta gra chce, żebyście teraz, w tym konkretnym momencie, nie wcześniej, w tym momencie polubili Henry'ego. W tym właśnie momencie. O, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak, a skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Tak. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co?
Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. No, to dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. Potwierdzam. I nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie... Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. To jest w ogóle bardzo dziwne, że nikt tego nikomu nie wyjaśnił. W sensie, obstawiam, że ten świat poza... Znaczy, tak kuźwa zakładam, bo inaczej byłby to głupie w chuj. Poza miejscami, które widzieliśmy, raczej powinien mieć zachowany jakiś kuźwa... jakąś formę cywilizacji, gdziekolwiek. W sensie, na przykład, okej. Ta miejscówka, miasto, ten tam kordon wojskowy, który widzieliśmy na początku, gdzie zaczynaliśmy jako Joel i Tess, wydawało się to być całkiem ułożonym miejscem, w sensie były nawet broszury z zarażonymi, więc wydaje mi się, że okej, to nie tak, że świat cofnął się w rozwoju o kurwa, nie wiem, 100 lat czy coś takiego, więc prawdopodobnie jacyś naukowcy porozkrawali już zarażonych i powiedzieli, o shit, jakby słuchajcie, kojarzycie takie dziwne grzyby, które mutowały na mrówkach? To te same grzyby, tylko dzieje się to z nami i jakby nie ma tutaj sprawy, że może oni cały czas żyją albo coś takiego. Nie, jakby jak grzyb wejdzie, to koniec. Więc to jest dziwna konwersacja do posiadania. W sensie mam wrażenie, że kuźwa to, czym są zarażeni, powinno być podstawową wiedzą, którą, nie wiem, powinno się uczyć w tym momencie, nie wiem, nowe pokolenie. Tak, by nie mieli żadnego... Przede wszystkim nie mieli żadnych skrupułów względem zarażonych, bo to może być zabójcze i dla nich, i dla wszystkich w otoczeniu, gdyby jakieś dziecko poczuło, że może zarażonym da się pomóc i na przykład wpuściłoby jakiegoś do domu czy coś takiego, to mogło być masakryczne. Więc to dziwne, że mamy tego typu rozmowy. Ten świat jest tak kurwa dziwnie napisany. Świat The Last of Us jest tak kurwa dziwnie, dziurawo napisany. Naughty Dog nie postarało się z tym kuźwa światem, definitywnie. To jest zabawne, ponieważ przed tą grą nagrywałem Jacka i Daxtera, inną grę Naughty Dog, grę skierowaną do dzieci. I tam, mimo tego, że był to świat kuźwa fantastyczny, jakby wiecie, kolorowy, bardziej skierowany pod młodszego odbiorcę, to wszystko wydawało się w tym świecie o wiele bardziej konsekwentne i ułożone niż tej tutaj deep historii dla dorosłych i tak dalej. To jest to dziwne. Że wrócili do swoich rodzin, do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji. Chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. Z tego wszystkiego prawie bym zapomniała.
Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. By the way, tak ewidentnie ten robot to przekolorowany Megazord z oryginalnych Power Rangers. Tak, kuźwa, zastąpcie niebieski czerwonym i dodajcie trochę czarnego gdzieniegdzie i to jest Megazord po prostu. Okej, okay. Padam z nóg. Śpij dobrze. Kto by podejrzewał, został ugryziony. Ciężko wyczuć kiedy. Prawdopodobnie podczas tej pierwszej napaści... pierwszej napaści właśnie zarażonych po walce z bandytami. Jak jeden przyszpylił Henry'ego, a drugi sama. O, ładnie pachnie. Dzień dobry. Gdzie Sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Albo niech zaśni na wieczność. Jak spoko. Chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okay. To będzie traumatyczne. Sam? Sam! Co? Cholera, zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże. Sam? Nie. Sam? Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił? Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! Zauważacie pewien wzór? Tak tylko zapytam. Zauważacie pewien wzór? Pewien powtarzalny pattern? Tak, mamy kolejną porę roku. Mamy jesień. Na początku szła z nami Tess. Została ugryziona, a następnie popełniła samobójstwo. I wiem, że teoretycznie ona rzuciła się na tych żołnierzy, ale nawet gdyby Tess przed John Wickowałaby się przez tych wszystkich żołnierzy i przeżyła, to dobrze wiemy, że i tak strzelałaby sobie na końcu w głowę. Potem mieliśmy tego chłopaka Billa. Chłopak Billa został ugryziony, a potem się powiesił. Teraz mieliśmy Sama i Henry'ego. Sam został ugryziony, a następnie Henry strzelił sobie w głowę. I to dalej są tragedie, oczywiście, ale użycie trzy razy dokładnie tego samego motywu w grze fabularnej, żeby pozbyć się postaci, to jest takie kurwa leniwe. Jakie to jest leniwe? No sorry. Przynajmniej wiecie, na początku gry, kiedy córka Joela umarła, to ona nie została ugryziona, jakby ona zginęła z innego powodu. Bo gdyby najpierw została ugryziona, a potem sama by się zabiła, to jakby mielibyśmy kurwa w tym momencie już bingo prawdopodobnie, ale to jest cienkie. Naprawdę nie możecie wymyślić czegoś ciekawszego? Jakby wiecie, to jest, właśnie przebiliśmy się przez armię bandytów, przez armię zarażonych, przez ciężarówkę opancerzoną, przez kanały i było spokojnie, w sensie było, no, walczyliśmy, ale nikt nie zginął w tym miejscu. Nikt nie zginął z innego powodu niż ta sama śmierć, którą widzimy trzeci raz w tej grze. W sensie, okej, nie widzieliśmy de facto śmierci chłopaka Billa, ale no, historycznie wygląda to tak samo, prawda? Tak więc... To dziwne. Hrabstwo Jackson. To znaczy, że jesteśmy blisko miasta, prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Denerwujesz się? Sam nie wiem. Coś jeszcze? Dobra, i teraz to jest moment, który...
który jest trochę zabawny na mojej. To jest ogólnie The Last of Us, no jedynka oczywiście. Ogrywaliśmy z moim kumplem praktycznie w tym samym czasie. I jak tylko jakby powiedzmy, że plus minus przechodziliśmy to równym tempem, powiedzmy. Tak, plus minus, tu coś był troszeczkę dalej, to jak ktoś troszeczkę utknął i tak dalej. Ale przechodziliśmy to dokładnie tym samym tempem. I co do nadchodzącego rozdziału, mieliśmy dokładnie te same przemyślenia i ja nie wiem, czy to jest lenistwo, czy to jest celowe, czy to ma być trochę zabawne. Co takiego zaszło między wami? Co masz na myśli? No ty i Tommy. Nie trzymacie się razem, więc coś musiało się stać. Drobna różnica zdań, nic więcej. A, no tak. Ale o co poszło? Tommy ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego dołączyłeś do świetlików. Twoja koleżanka, Marlin, dała mu nadzieję, ale z czasem jego entuzjazm przygasł i odpuścił sobie to słowo. Jak to wyglądało? Jak się rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twojej maszyny. O, rany. Ale pomoże nam? Niedługo się przekonam. Dam sobie radę bez jego pomocy. Chodźmy. Dobra, tak, zmierzamy do, nie wiem, miasta, wioski, whatever, założonej przez brata Joela. I ta wioska to jest, kuźwa, fascynujące miejsce, nie wiem, ta społeczność. Co my tu mamy? O, to komiks. Ogólnie osada Tommy'ego to jest do tej pory wszystkie rzeczy, które widzieliśmy w tej grze, były złe i są przedstawione jako negatywne i tyle. Wojsko jest złe, ponieważ wojsko zawsze jest złe, prawda? Bandyci to mordercy, którzy strzelają do wszystkiego bez żadnego pomyślunku, bez ładu i składu. Ciężko wyczuć, jak w ogóle przetrwali do tego momentu. No, zarażeni oczywiście są źli. Wszystko, co widzieliśmy, to zło. Właśnie patrzysz na hydroelektrownię. Co? To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. Pojęcia nie mam. To wszystko, co wiem na ten temat. Dobra. Jak przejdziemy na drugą stronę? Tak, i w przeciwieństwie do tego całego zła, które spotkaliśmy, które jest takie czysto złe i nie ma dobrych cech w tej grze, to mieścina Tommy'ego. Mieścina Tommy'ego to czyste dobro. Tommy prawdopodobnie stworzył jakiś test psychologiczny, który określa, czy każdy mieszkaniec jego wioski jest pierdolonym Jezusem Chrystusem. Ponieważ innej opcji po prostu nie widzę. Ponieważ każdy w tej wiosce jest super miły, każdy jest super uczynny, każdy chce wykonywać robotę za każdego. I to jest tak na zasadzie... Nie jestem mega fanem wątku przesadnego bawienia się odcieniami szarości. Twierdzę, że jeśli postać jest szara, to jest mętna i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj przechodzimy z absolutnej czerni, to takiej, kuźwa, czerń ustawiona na 200% do absolutnej świętej bieli po prostu. I to jest bardzo dziwne. Nagle jest ta mała mieścina, gdzie wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy wyręczają się z ciężkich prac. Nikt nie jest do nikogo niemiły i tak dalej, i tak dalej. Dobra, połowa drogi za nami. Musimy podnieść drugą śluzę, żeby się przedostać. To jest trochę zabawne. Okej, okay, jak mam się tam, kurwa, dostać? W sensie wiem, że mam płynąć, ale... Dobrze wiemy, że Joel jest bardzo wybiórczy, jeśli chodzi o miejsce do wspinaczki.
Dobra, muszę liczyć, że tam gdzieś coś jest. No to siup. Mam wrażenie, że pod wodą Joel pływa szybciej. Dlatego się zanurzyłem. No tutaj niczego definitywnie nie widzę. By the way, tu jest niewidzialna ściana, żeby nie było. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Co ja do jasnej cholery mam kurwa zrobić? O, pewnie coś jest... No tak, pewnie coś jest tutaj, no nie? Co my tu mamy? Absolutnie nic. Uwielbiam to, jak ta gra zarządza zasobami, naprawdę. Co ja mam zrobić? Gdzie jest kuźwa cokolwiek do kliknięcia do cholery jasnej? To naprawdę duży obszar. A przycisk interakcji pojawia się dopiero, kiedy jestem bardzo blisko, tak więc come on. Jakaś podpowiedź? Pomocy, cokolwiek, nie wiem. Eli stoi tutaj, więc zakładam, że mam skoczyć do wody. Eli, odsuń się. Zakładam, że mam skoczyć do wody. Przeskocz, Joel, przeskocz. Nie wydaje mi się, żeby Joel szedł gdzieś tędy, więc... Mój Boże, naprawdę. Naprawdę nie narzekałbym, gdyby ta gra miała więcej jakichś zagadek czy coś takiego, ale to nawet nie jest zagadka, to bardziej szukanie piksela, który się podświetli. Wiem, że mam oczywiście znaleźć coś, na czym Ellie będzie mogła przepłynąć, to jest... Pewnie do tego się to sprowadza, oczywiście, ale... Ale czego ja do jasnej cholery... O, jest, dobra. Okej. Okej, superancko. Eli, teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną paletę. Musimy porozmawiać o twoim nawyku przeklinania, dziewczynko. A także o twoim nawyku wskakiwania na nim całym ciężarem naraz. W ogóle dobra. Dawaj, zakręć nim. Dobra, jeszcze mała analiza na sam koniec. Praktycznie rzecz ujmując, Joel postanowił zabrać Ellie do swojego brata Tomiego w momencie, kiedy umarła Tess. To jest jakby to był pierwszy plan, prawda? I dopiero teraz, po tych wszystkich godzinach gry, szwendaniu się, spotkaniu jakiejś filerowej kuźwa dwójki braci, którzy zginęli i nigdy więcej nie będą wspomniani w tej grze, dopiero teraz dochodzimy do celu. I teraz ponownie, to jest dokładnie to samo. Ta gra w pierwszej jakby godzinie z kawałkiem gry wpierdala wam tyle fabuły pięścią do gardła, dosłownie jakby. Jesteście w strefie, gdzie praktycznie nie gracie, jakby ogrywacie ledwo co interaktywną cutscenkę. I potem gra bardzo, ale to bardzo wolno wprowadza was w właściwe mechaniki gry.
I kiedy gra kończy, prawda, was w mechaniki gry, daje wam malutki cel w postaci, hej, Joel musi skontaktować się ze swoim bratem i to jest bardzo logiczny cel, bo już poznaliśmy brata Joela i to jest fajne nawiązanie fabularne. Tylko czemu trasa do brata Joela trwa tak długo i dzieje się tyle nieistotnej fabuły po drodze? Ponieważ, okej, dobra, znalezienie Billa było fajne, to było logiczne. Hej, nasza dwójka potrzebuje środka transportu, ponieważ Tommy mieszka daleko, jasne. I czemu nie można było zepsuć tego cholernego samochodu nieco bliżej kryjówki Tommy'ego? Czemu? Czemu tych ostatnich kilometrów? Jakby, i teraz dobra, nawet w tym momencie, gdyby samochód spieprzył się, czy też został zniszczony bliżej kryjówki Tommy'ego i po drodze spotkalibyśmy Sama i Henry'ego, to w tym momencie byłoby to jasne, ponieważ okej, jakby oni idą do świetlików, w sensie oni szukają Tommy'ego, oni szukają osady, która ich zaakceptuje, my szukamy Tommy'ego, by wysłać do świetlików, mamy wspólny cel, mamy jakiś wspólny wątek. A tak to w sumie uciekaliśmy przed ciężarówką, weszliśmy do randomowego pomieszczenia, tam zaatakowała nas parka braci i po wymianie ciosów dołączyli oni do drużyny tylko po to, żeby zginąć i nie wnieść nic do tej gry praktycznie. Po drodze jeszcze był jakiś mały wątek, gdzie okej, zostawili nas, ale potem w sumie Joel pocelował trochę do gościa z broni a potem powiedział, że w sumie spoko, okej, że w sumie chill the fuck out, nie? Czemu nie można było tego połączyć, tego... Albo, nie wiem, na końcu tej przygody z Henrym i Samem znaleźć kolejne auto i nim dojechać do, przynajmniej pokonać część trasy do kryjówki Tommy'ego, tak by nasza ekipa mogła się naprawdę zżyć, byśmy mogli być prawdziwą drużyną przez chwilę, czy coś takiego, ze wspólnym celem, która spędziła ze sobą więcej niż, nie wiem ile, popołudnie prawdopodobnie. Nie wiem, jakby... To jest... Ta gra jest, i użyję znowu tego samego stwierdzenia, jest tak dziwnie napisana, jest tak niekonsekwentnie napisana. Naughty Dog, co się z wami stało? What happened, bros? What happened? Ale dobra, okej, tym, nie wiem, nadanalitycznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek, tak więc tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło. I do przekonania odcinka The Last of Us u mnie na kanale. Strzeleczka.